29 lipca po północy przy ulicy Świętej Barbary w Jaworze wybuchł pożar, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba. Ze zgłoszenia wynikało, że płomieniami, ogniem objęty jest jeden z budynków mieszkalnych zlokalizowanych właśnie na tej ulicy. Akurat tak się nałożyło, że w tym momencie do dyżurnego wpływały kolejne telefony, tych zgłoszeń było przyjętych kilkadziesiąt. Natychmiast zgodnie z procedurami, które obowiązują w Państwowej Straży Pożarnej, na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z tutejszej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Był to samochód gaśniczy z wodą oraz podnośnik hydrauliczny 25-metrowy. W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia dowódca, z uwagi na problemy z lokalizacją zdarzenia, przede wszystkim spowodowaną gęstym zadymieniem, już wzywał dodatkowe siły, otrzymał potwierdzenie od dyżurnego stanowiska kierowania, że te siły już są alarmowane w danej chwili. Tak więc po dotarciu stwierdził faktycznie bardzo mocno rozwinięty pożar w jednym z budynków. Sprawne rozpoznanie pozwoliło na określenie, że całkowicie płomieniami objęta jest klatka schodowa tegoż budynku oraz płomienie wydobywają się na jego dach. Działania, które podjęli w pierwszej fazie strażacy, związane były przede wszystkim z ewakuacją osób zagrożonych. Przykrym doświadczeniem dla strażaków niosących pomoc była relacja ze zdarzenia we wrocławskich Faktach. I tutaj chciałbym podkreślić, że strażacy faktycznie w pierwszej fazie nie używali podnośnika hydraulicznego do prowadzenia ewakuacji. Z uwagi na gęstą zabudowę, problemy z manewrowaniem tym sprzętem, jest to dość duży samochód. Natomiast kierujący działaniem podjął błyskawiczną decyzję o wykorzystaniu drabin przenośnych, nie tak jak zostało to w jednej z telewizji określone, do zbierania śliwek, ale z drabin, które stanowią standardowe wyposażenie Straży Pożarnej, i przy pomocy tych drabin było łącznie wyewakuowanych 5 osób z kondygnacji pierwszego piętra tego budynku. W dalszych działaniach strażacy, otrzymując informacje o tym, że w budynku mogą znajdować się kolejne osoby, podejmowali działania związane z penetracją pomieszczeń kolejnych na wyższych kondygnacjach. Skutkiem tego było dotarcie do pomieszczenia na poddaszu i znalezienie jeszcze jednej osoby, która również była ewakuowana na zewnątrz budynku. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą nadal widzieć w strażakach tych, co niosą pomoc, i zawsze w trudnych chwilach trzeba im zaufać, a przede wszystkim bezwzględnie się podporządkować. Jaworzanie kochający książki i korzystający z obfitych zbiorów filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Moniuszki w Jaworze mogą znów odwiedzać placówkę, bowiem trwająca od półtora miesiąca inwentaryzacja już się zakończyła. Dobór literatury w bibliotece wiąże się oczywiście z czytelnikami i ich potrzebami. Mając na uwadze dobro czytelnika, biblioteka stara się uzupełniać księgozbiór o pozycje nowe i poszukiwane. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno przedszkolak, jak i emeryt. W zbiorach bibliotecznych znajdziemy bowiem beletrystykę dla dorosłych, książki dla dzieci, wydawnictwa popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, poradniki oraz książki o charakterze rekreacyjnym, dostarczające rozrywki. Filia numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Moniuszki w Jaworze posiada również dział pod nazwą Literatura w językach obcych, gdzie można wypożyczyć książki niemieckojęzyczne. Wydzielony jest też zbiór dotyczący naszego miasta oraz województwa, tak zwana biblioteczka regionalna. Kierownik placówki Jolanta Babiarska zaprasza również do bezpłatnego korzystania z kafejki internetowej, która czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. W ramach realizowanego projektu Aktywni i Potrzebni, systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, współfinansowanego przez Unię Europejską, 30 lipca bieżącego roku został zorganizowany piknik integracyjny dla uczestników projektu. Piknik odbył się w Muchowie w ramach działania o charakterze środowiskowym. Władze powiatowe reprezentował wicestarosta powiatu jaworskiego Michał Lękiewicz. Przybyli również dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych z Kaczorowa i z Żarowa. Założeniem pikniku była wspólna zabawa, bliższe poznanie, miłe spędzenie czasu, a w rezultacie integracja zarówno uczestników projektu, jak i osób pracujących przy projekcie. Pracownicy biura projektu przygotowali zabawę oraz poczęstunek na ciepło i słodko. Uczestnicy brali udział w różnych konkursach i zabawach. Nie zabrakło wspólnego śpiewania i tańca. Największym zainteresowaniem cieszyło się karaoke, w którym duża grupa osób ujawniła swój talent. Wszyscy dobrze się bawili i w dobrych humorach w późnych godzinach popołudniowych wrócili do domu. Kolejnym etapem przygotowanym dla uczestników projektu są warsztaty psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo indywidualne. Podejmowane działania mają na celu rozwijanie nowych umiejętności społecznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób, które przystąpiły do projektu.
Już 8 sierpnia ulicami Jawora przyjadą kolarze biorący udział w 12. Dolnośląskim Kryterium Kolarskim o puchar burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta w Jaworze. Wyścig na celu ma popularyzację kolarstwa wśród młodzieży, jak również promocję miasta i popularyzację walorów kulturalnych i turystycznych ziemi jaworskiej. Kolarze przejadą ulicami Wrocławską, gdzie będzie start i meta, Reja, Piłsudskiego oraz Armii Krajowej. Prawo startu mają zawodnicy w kategoriach mężczyzn. Żak, młodzik, junior młodszy, junior, senior elita oraz masters. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 8 do 9 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze przy ulicy Wrocławskiej. W kategoriach żak, młodzik, junior młodszy zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe, puchary oraz dyplomy. Za pierwsze miejsce puchar burmistrza miasta Jawora. W kategorii senior elita zawodnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce puchar przewodniczącego Rady Miasta Jawor. Masters we wszystkich kategoriach wiekowych. Za pierwsze miejsca puchary, dyplomy do 5. miejsca oraz dyplom dla najstarszego zawodnika i nagrody finansowe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej rodziny zastępczej. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby stworzyć rodzinę i dom dla dzieci dotkniętych przez los, ofiarować im swój czas i serce, dać dzieciom szczęście i poczucie bezpieczeństwa, sprawić, by na ich twarzach pojawił się uśmiech, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Funkcję rodziny zastępczej może pełnić małżeństwo lub osoba samotna. Kandydat musi spełniać następujące warunki. Posiadać obywatelstwo polskie. Mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Nie może być osobą karaną, pozbawioną lub ograniczoną we władzy rodzicielskiej. Ważny jest dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Zakwalifikowane osoby zostaną skierowane na szkolenie, które będzie prowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Po ukończeniu szkolenia kandydaci uzyskają kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Każda rodzina zastępcza otrzyma pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, a także pomoc pracownika socjalnego, psychologa i prawnika. Istnieje możliwość przekształcenia niespokrewnionej rodziny zastępczej w zawodową. Z taką rodziną zostanie podpisana umowa, na podstawie której niespokrewniona rodzina zawodowa otrzyma wynagrodzenie wraz z przysługującymi świadczeniami. Muzeum Regionalne w Jaworze wiosną tego roku rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą Barokowy Warsztat Michaela Leopolda Wilmana pod lupą w ramach projektu dotowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu przewidujemy zorganizowanie wystawy, której wernisaż przewidziany jest na 8 października. Wystawa ta trwać będzie do 31 grudnia 2010 roku. W wystawie naszej będzie towarzyszyć także publikacja naukowa przygotowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także konserwatorów i chemików z ośrodków w Krakowie i Politechniki Wrocławskiej, którzy również zostali zaangażowani do tego projektu. Jest to pierwsze takie kompletne dzieło poświęcone warsztatowi malarskiemu śląskiego Rembrandta. Warsztat Michaela Wilmana jest jednym z najciekawszych zjawisk artystycznych na Śląsku w czasach nowożytnych. Jest to również pod względem jakościowym jeden z najlepszych artystów tworzących w czasach baroku w Europie Środkowej. Historia z Wilmanem rozpoczęła się w naszym muzeum gdzieś na początku 2009 roku, kiedy to do muzeum trafił obraz będący w zasadzie fragmentem większego obrazu, a przedstawiający fragment ukrzyżowania. I wówczas to jego historia, jego życie zaczęło się zupełnie w innym wymiarze, ponieważ, jak się okazało później, był to i jest to fragment obrazu, który pochodzi z Luboradza, z kaplicy pałacowej w Luboradzu. I ten fragment obrazu podarował nam jaworski kolekcjoner pan Jan Karło, który, można trzeba powiedzieć, uratował bardzo cenne dzieło sztuki przed zniszczeniem. I w pewnego dnia przyszedł mi do głowy taki pomysł, a może by ten obraz stał się początkiem i pretekstem do pokazania warsztatu malarskiego Wilmana. I tak też się stało. I to był taki pretekst do stworzenia i scenariusza przyszłej wystawy, którą okazało się, że możemy zrealizować. W ramach projektu współpracujemy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, które na potrzeby wystawy udostępniło nam 4 płótna z warsztatu Wilmana, w tym 2 pochodzące z kaplicy pałacowej w Luboradzu. Poza tym współpracują z nami Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze,
które wypożyczy specjalnie na tę okazję paletę, która zachowała się, paleta, z której korzystali właśnie współpracownicy Wilmana. Poza tym są z nami Muzeum w Ziembicach, które także udostępni jeden z obrazów warsztatowych, a także do innych naszych, powiedzmy, współpracowników należą parafia w Lubomierzu, rzymskokatolicka, diecezja legnicka, która jest w pewien sposób koordynuje właśnie te kontakty. Także tu na miejscu jest parafia świętego Marcina, gdzie chcielibyśmy także zaprezentować trzy dzieła z warsztatu Wilmana, właściwie nieznane do tej pory i które nie zwracały uwagi. Poza Dolnym Śląskiem w ramach projektu udało się pozyskać materiały ikonograficzne dzięki współpracy z Państwową Akademią Nauk w Warszawie oraz Biblioteką Strachowską w Pradze. Projekt jest współfinansowany przez gminę Jawor. Na ulicy Moniuszki w trakcie prac remontowych natrafiono na źródła termalne. Władze Jawora już zainteresowały się tą sprawą. Jak przedstawia film nadesłany na naszą platformę internetową przez pana Daniela, gorące źródła istnieją naprawdę. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że władze Jawora planują w budynku spółdzielni mieszkaniowej utworzyć saunę, spa i baseny termalne. Będzie to z pewnością duża atrakcja Jawora. Gratulujemy odkrycia!